Ja jestem The Track i zapraszam was na kolejny odcinek z Dancing Stream. Ten, super, super seria. Coś nazwał mnie durniem, jak się ma. Super partia. Super partia. Tak, ktoś nazwał go durniem, ale prawda, jak ci się nie podoba... Prawie powiesiłem przez to, po prostu, aż już zacząłem łykać tabletki. Jak ci się nie podoba, to nie komentuj. A tak na serio, to ta seria mi sprawia największą przyjemność i za intro, także wiecie. Będę ją nagrywał mimo wszystko. Bo dlaczego by nie? Jest... Z durniem. Ej, ja już myślałem, że Myścisiek... Dlaczego jest sobota teraz? No ja fa... I tak musimy zrobić parę pożytecznych rzeczy z racji tego, no, że... sobota jest fajna, no sorry. No... Chyba, że w wakacje, bo wtedy... wtedy no właśnie, w wakacje świąte... nie. Wakacje jest najgorsza. O, dlaczego? No proszę cię. A, no tak, rodzice w domu. Chociaż ciekawe, dlaczego w weekend normalny aż tak się do tego nie przywiązuje uwagi. Człowiek po prostu dziczeje w wakacje, zauważyłeś? No zauważyłem. Ej, czyste szaleństwo. Simowie powinni regularnie wychodzić z domu dla własnego zdrowia psychicznego. Spotkali się często z innymi. Oj, ja jakoś sobie radzę bez wychodzenia z domu i nie narzekam. Jesteś pewny? Ale jesteś pewny, czy nie odbija się to na twoim zdrowiu psychicznym? No jestem, 100%. Na pewno? No 100%, Detrak. Po prostu czuję się... Czujesz, że żyjesz. Bardziej zdrów. Czujesz, że żyjesz, tak? No dobrze, no. Ale nie zdziczałem. Nie, w ogóle. Dobra, może niech myśli się, jak też... W ogóle w czym on śpi? Dlaczego on śpi? No patologia. Oby go jeszcze przez kratę rękę wystawia. A ten... No, co za Myścisiek. Dlaczego on ma, że jest ciemno na strójnik? No dlaczego wiadomo, on śpi bez Loli? No bo Lola mieszka w swoim domku. A to co, nie zamieszkają razem? Nie, w ogóle mają piłkę. Ekstra. No wiem. Trzymam tą piłkę. Tu jest dom... Kurde, no teraz coś... No kurde, no. Bo nie trzeba... Może niech tą piłkę on włoży do wyposażenia. I wtedy... sobie burtę to podrzucimy, żeby się mogła pobawić. Tak, da się, tak? Da się, no wszystko, da się, no tylko, że trzeba... Wszystko się da. Ej, nie da się. Jejku, to... Nie wiem, kupisz nową, stać nas. Dobra, tam walić to. Najpierw niech Myścisiek sobie... Co on robi? Omega. O, jak fajnie mi się gra ścięła. Wiecie co? To już nie jest wina nawet z tym. To po prostu jest tak, że czym dłużej jesteś na jednym save'ie, tym gorzej to działa. I nawet zapisywanie zapisz jako pomaga. Naprawdę pomaga. Natomiast fuck, no. Chciałem pograć trochę dłużej na tym save'ie, a będę musiał niestety przeprowadzić ich gdzieś zaraz. Bo mi się to niezbyt podoba w tej chwili, że to aż tak źle działa. A nie chcę sobie ustawień zniżać, no bo jednak wiecie... Detrak po prostu, tak jak z The Sims 4, twierdzi, że ma zbyt dobry sprzęt, aby go tak ograniczać. No proszę was, The Sims 4 może naprawdę wyglądać źle na niższe ustawienia. Ej, on się zmoczył. Polucja nocna. Polucja, ofu. Dlaczego? Lola ej, dlaczego? Mu się przyśniła. Dlaczego? Lol, jak dużo tego. No meskitoid jeszcze jest białe. Lecz jej kałuże. Sam po sobie wytrze? No a co? A może Myścisiek ma to zrobić? Nie, to będzie zbyt popieprzone. O fu, weź. To już będzie wygadatelna patologia. No tak, jeszcze ale... ten smród. No weź, że... No nie dziwię się, że śmierdzi, no ale... Uwaliło cię już do końca, człowieku. No naprawdę, jednak... Ej, dlaczego to są... Ej, tu są dwie łazienki. Po co łazienka od razu przy kuchni? Po co dwie łazienki tak obok siebie? Dokładnie. Ej, może niech zostawi Myścisiek pułapkę. Farba w prysznicu. Na Lolę. A i tam, no Lola wtedy będzie miała brzydszy kolor i ja nie chcę tego. Zarobiliśmy. Ekstra. Alfonso, brakowało cię na imprezie. A to topielec. Ej, no bez kitu, topielec. Imprezy podwodną. Gdzie jest ona? Ej, no, ej, no, zaskoczenie. Co robi? Płynie. No bo to jest jej hobby, no. A, to za to jest dzwalony. Aż chore. To za dzwalony dodatek. Ja naprawdę przysięgam. Tak zbugowanej gry dawno nie było.
Dobra, no pokonali inne bugi, na to bugi, natomiast to nadal. Doszły nowe, jak zwykle. Żadne nowe. Czy on już zostawił tą pułapkę, czy jak? Ej, zostawił. No oczywiście gra jest już tutaj pokazana. Dobra, postanowiliśmy, że wypadałoby Ściśka zapisać na jakieś zajęcia dodatkowe. Na balet. Gdzie jest szkoła? Nie, żartowaliśmy. Nie, nie, nie. Nie, on się w ojca nie wdał. On będzie takim tym scoutem, prawdziwym... Scouting, gryly. Prawdziwym mężczyzną. Ale on mężczyzną. Będzie dzieckiem uszu wtedy. W ogóle bardzo mi się podoba... Myślisz jak Gone Wild? Gone Wild. Dobra. Elliot. Lol. Elliot? No, Elliot. McDuffie. Ale dobrze, że się nim opiekuje, to znaczy, że Julia może być wywalone. W takim razie, ja bym chciał, aby Julia troszeczkę tak się ogarnęła, bo zobaczcie, ona ciągle siedzi w domu. Cały Boży dzień od paru tygodni, jak widzicie. Także może niech ona po prostu... Kupi jej komputer. Nie. O, burka wyszła. Oj kurde, burka się uwolniła. Uwolnić burkę. Jak zapieprza. Ej, może właśnie, niech Julia spróbuje na koniu pojeździć. Serio? No. No pewnie, w ogóle burka to jest taki piękny koń. A czy burka nie koń. Miała być jednorożcem? Nie wiem. Ej, ja wiesz, że w momencie, kiedy my to nagrywamy, nikt nie wie o burce i nie wie jak... I nie wiemy, jak to ludzie przyjmą. No, jak to nie wie nikt o burce? No bo ja nie wystawiłem jeszcze tego odcinka z burką. A. Znaczy w tym czasie, kiedy... No dobra, nieważne. Ale no, na pewno ją pokochacie. Jestem tego pewien, dlatego poświęcimy jej dużo czasu. No obczajcie. Bo tak naprawdę moimi ulubionymi postaciami tutaj w grze jest burka oraz Mścisiek. To jest po prostu kwintesencja tej serii. Burkę też? No pewnie, a co? A ty nie chciałeś mieć? No wiem, że nie chciałem, ale teraz polubiłem, dobrze? Ten wybieg, no widzisz, ten no wybieg, widzisz, ten wybieg, widzisz, ten, o Jezu. Mówiłem, ten wybieg, burka odmieniła życie wszystkich ludzi tutaj. Ten wybieg jest zawalisty. Tylko no, wiesz co? Burkę. Może niech ona się przebierze w jakiś strój sportowy. To by był dobry pomysł. Nie no, będziesz w szpilkach jeździć. No oczywiście. A no tak, tak. No szybciej. No w końcu też jesteśmy wysokobudżetowym serialem, tak? No bardzo tym wysokobudżetowym. Więc stać nas na to, żeby aktorzy jeździli w szpilkach. Hello. Nie stać nas. Biedujemy. No co za... Nie wiem, jak dosiąść burkę? No. Zatem kopnie jej wydupskę. Pięknie. I teraz może ją zrzucić. Galopuj w koło. Ciekawe. No Beski tu pierwszy się... Naprawdę ją zrzuci? Nie może. No i nie chce głupia burka. Dobra, niech w takim razie pojedzie sobie gdzieś tutaj. Dotąd. Pojedź tutaj. Idź. Dobrze, pięknie. Ale ona się pewnie będzie utrzymywała w siodle genialnie. Prawda? Wow. No, Julia Brzęczyszczykiewicz jeździ konno po raz pierwszy, na zawsze zapamięta widok na świat z grzbietu kunia. I no zobaczcie, czy to nie jest coś pięknego. Taka burka ładna. To jest ekstra, po prostu super. Na okładkę albumu jakiegoś coś się nadaje. Tak. Na okładkę albumu Alfonso. Dobra, poczekaj, zrobię zdjęcie. Na odcinek będzie. Promo. Przyspieszy czas, natomiast czy on się już zapisał? Nie, ale to musi być widać kolana. No, jakie kolana? Burki. Dlaczego? Bo są sexy. Nie? No jak to nie, no. Fetyszysta. Ale to śmieszne. Niech on może teraz pójdzie do głównego parku, bo ja właśnie chcę, abym Ściszek się tułał, wiesz, robił takie rzeczy, że jak najczęściej poza domem. Dziecko i... ulicy. Tak, dokładnie. Fajne dziecko ulicy. Próbuje ucieknąć od problemów swoich ojców. Tak. Usługi. Nie, usługi. Usługi. Raczej tym loli. Chociaż jakby działa oferta. Zaproś. Ej, może się umówią w jakimś pięknym miejscu.
Nie, bo lepiej w domu nie siedzieć, tak mi się wydaje. Smartphone. Nie podoba mi się to, że... Ej, może zapiszemy Mściska do szkoły z internatem? No, chcesz się. No Teraz w sumie mówisz, że chcesz, nie, w żeby się sumie nie. pobrał, a teraz chcesz się go pozbyć. To No, jest po prostu nie. hipokryzja detraka. Ale wiesz co, to może w takim razie tą drugą, tą niechcianą Agę. Możemy, wiesz, żeby się wyuczyła różnych rzeczy i byłoby to całkiem, wydaje mi się, dobrym pomysłem. No, w końcu też chcemy jej się pozbyć. To znaczy, ja się chcę jej pozbyć, ale. Tak, gdzie by się mogli umówić? Myślę, że może na basenie. Właśnie zauważyłem, że wszyscy, że niektórzy odbierają serio to, co mówimy. To znaczy, co do niektórych osób. Jak na przykład Naprawdę krytykujemy ludzie. kogoś. Kurczę, zapamiętajcie sobie, że simy nie mają uczuć. Dokładnie. Mogę powiedzieć, że Cierpisław to jest Joe Pedo i zobaczcie, on w ogóle na to nie reaguje. Tak, i wiecie, nie zareaguje. Nigdy. A poza tym to my nimi I w sterujemy, Simsy nie więc. da się grać dobrze. My po prostu robimy sobie z tego zabawę i przez to większość z was na... Nie Większość z musimy was... być dla nich I dobrzy. przez to jest coś ciekawe. Powiem wam szczerze, już to mówię kolejny raz, ale większość tych serii na YouTubie Simsów jest Meskitu, dość... gdyby wszyscy byli dobrzy dla swoich Simów, to Ale większość byłoby właśnie dobrze. jest dobrych dla swoich Simów, przez to są to serie dość nudne. Nie wiem, Zawsze jest wtedy czy... Dokładnie. śniadanko. Dokładnie, a ja po co jedzą na wszystko życie na krawędzi i jest bardzo dobrze pod tym względem. No i Są. kiblo samochody. Dałeś im w końcu link do tego? Nie. No, co za track, ja nie mogę. Wiem, jestem zły. To Dobra. też na wcześniejszym odcinku. Tak. Beskitu, ja muszę. Wiesz co, będzie trzeba zrobić. Zobacz, Lola stoi na krawędzi. Ej, no Beskitu. Swoim pepcim. Dlaczego ona ma takie brzydkie ubranie? Wygląda Bo jakby w to ogóle nie jest miała jej koniec dekoltu. pracy. Ojej. Widać, ciągle pracuje. Working hard. She work it. Beskitu robię, wiecie co? Piszcie mi proszę w komentarzach, do jakiego miasta mają się przenieść nasi Simowie, bo nie No, tym bardziej, że to miasto jest wytrzymam. rąbane. Nie wytrzymam z racji tego, że jest bardzo słabo pod względem optymalizacji już tego save'a. Już jest 5. tydzień. Samo to miasto jest słabo zoptymalizowane, znaczy słabo tutaj działa gra. Tak. Dlatego też no już długo, długo wytrzymało, więc po prostu napiszcie. Tylko nie mówcie, że do Apaluza. Nie Bridgeport, to coś mniejszego. Apaluza też nie. Chociaż Bridgeport mogłoby być fajne. Ale takie ciemne i zresztą już miałem, już była tutaj seria, także wiecie. Nie, Bridgeport nie. Może na Powinni w pustynię. takiej spokojnej mieścinie to czcić. Może ten, Lucky Palms. Nie. Już starczy tych tropików. Sunlit Tides? A Lucky Palms może być. Ej, No właśnie właśnie, na Lucky pustyni. Palms jest fajne. Co chcesz? Fajne życie, życie na pustyni. Może być I życie są na pustyni. fajne domy tam nawet, wiesz, do zamieszkania od razu. Dlatego też byłoby to naprawdę całkiem dobre. Obiecaj ochronę. Niektóre wasze opinie się spełnią. Jakie opinie się Co spełnią? do tej serii? Jak mogą się opinie spełnić? Pederaści, wony na pustyni. Ktoś tak napisał? Nie wiem, pewnie tak, ale coś tam było. Że ktoś był oburzony No na zobaczcie. Cierpisława. Ale przecież Lola to 100% kobieta jest. Co wy No bez kitu, chcecie? no nie Jest widać. cudowna. Bez sensu. Jesteście ludzie naprawdę Nie wszyscy muszą mieć ślepi dużo jesteście. tutaj po prostu. Dokładnie. Może ma dużo w dupie. O kurde. Znam Jak takich, co nie to mają, a zmieniają ciągle samochody. zabrzmiało? No, na pewno tego nie obejrzy, więc co chcesz? A może? Na pewno nie wiecie, o kogo chodzi. Tak No. więc, wiecie co? Jeszcze żeście się tak nie skipsterzyli Ej, jeszcze. co ona robi? Ja myślałem, że ona lata w tej wodzie. Mogłoby te skrzydła chować, te wróżki, gdy sobie tam... Przecież wiadomo, że No. się zmoczą. Przecież jak to się zmoczy, to nie można latać, no. Odmoczyć tego nie Znaczy. można. Ja może teraz... Można tutaj popływać sobie nago? No wszędzie można. Pływanie nago. Ty Pisław się pochwali.
Czym? No. Wiesz co? Kolanami. Kolanami. A Lola też, zobacz, jaki ładny outfit. Plażowy style. Ale to może Cierpisław ją zaprosi. Właśnie, jak on ją zaprosi, to może wtedy ona... Ej, czy tymczasem ta wróżka wyszła? Tak, wyszła. Brzydzi się. No bez kitu, brzydzi się. Zawody we wstrzymywaniu oddechu. Dobrze, wy się w takim razie... Oddal troszeczkę kamerę. Ej, kolejny. Zobacz na kształt tego basenu. O lol. Oj, tylko trochę. No jakieś mikroskofijne. No i z jakimś patykiem. Dobra, nieważne. Wiesz co, ta gra... Tą grą włada szatan ostatnio. Iluminaci. Bo... Ej, zobacz, czekaj, ja tu widzę przesłanie. Oddal troszeczkę. Oddal jeszcze odrobinę. Jak mi się gra odwiesi? No dawaj. Patrz, bo tu jest raz, dwa. Jeden jeszcze jest z buszem. Zobacz, na górze. O lol. I to jest takie zbliżenie. Pojebało cię, człowieku. To jest przepowiednie. Nie. Nie, to już za dużo, to niezdrowa. Może niech Lola... To jest przepowiednie tego, co tu się będzie działo. Nie, nic się nie będzie działo. Co ty chcesz, człowieku? Dobrze, że pływają, no. No to i pływają, niech sobie pływają. Dlaczego Lola wychodzi? No co za debil. O kurde, coś nie wyszło. Dobra, w takim razie jeszcze raz może Cierpisław ją zaprosi. Debilka, to jest debilka. Nie, wiesz, na debil się mówi na każdą płeć. Ja nie lubię słowa debilka, jest takie zbyt... A, bo ona teraz sobie wskoczy. Aż to po prostu, wiesz, tak? Belly flop. No. Zobaczymy. Chyba ten kształt ją zachęcił. Plus. Wow. Jaka mina. Zobacz. Ej, ona też. Ale ona... O, piękne zdjęcie. Po prostu genialność tego zdjęcia jest niesamowita. Tylko może tą rękę też uchwyca. O, tak może być. Nie, bo jak ręka ucięta, to... Oj, łódkę. Pięknie. No naprawdę, Lola Mścisiek i Burka to są... No naprawdę, jak można ich nie lubić? Po co ona wyłazi? Odnajdziemy Ustachego kiedyś? Po co? Ja go nie lubię, wiesz, strasznie. Dobrze, nie... Dobra, dobrze. Zobaczymy może, co Julia porabia. Niech Burka kuń się pasie. Wyskitu, jaka patologia. No, rzeczywiście. Już się chyba poczuła pewnie w siodle. Ej, ona ma już pierwszy poziom. Ponad. Wybierz się na przejażdżkę. Idź, kusuj. Dobrze, w takim razie niech kusem sobie teraz poćwiczą. Natomiast co robi Mścisława? Znaczy Mścisiek. Nadal ma imię Mścisława, wybaczcie, nie chciało mi się zmieniać. Nie zmienimy tego, okej? Okay? Tak? Będzie taki jego wstydliwy problem. Aha, że nie chcą w urzędzie mu rodzice zmienić. Tak. O Boże. Owszem. On wygląda trochę jak Eustachy. A to również, czy jest tutaj jakiekolwiek dziecko? Ja bym chciał... Pewnie po prostu, nie ma. Żeby... Ja bym chciał... Jest ta u Hamatów, czy tam. U Hamatów? A gdzie jest ich dom? To bym odwiedził. Tam na górze. Gdzie? Lol, tu jakiś krzyż jest na rynku. Dobra, weź. Tutaj? Pinson? Nie. Nie, nie Pinson, Hamata. Jest taki dom. No. Ale szybko, o tu. O tu. Tu? Widzisz przy basenie, na lewo. Tak? No. To chyba na prawo. Przy tym chyba. Przecież nie ma nikogo, niestety. Hani jest na basenie. No to fajnie, no gnoje jedne tutaj się nie ten... Ej, a może na basenie jest jakieś dziecko? Po prostu, może by Mścisiek miał jakąś dziewczynę, czy kogoś, tak? No, to by było w sumie spoko, nie? Ale nie może. Dlaczego nie? No, nie można dzieckiem. Nie, ale może mieć przyjaciółkę, a później jak dorosną, to... A. To? A i tak nie może. Niestety Simsy nie są aż tak realistyczne. No, niestety. Lola wyszła poza teren basenu. No, bez kitu, co za... Co za dziecko. Twój, co za dziecko. W takim razie nie. Spieszę się do pracy.
Co mam Ścisława robić teraz? To znaczy Mścisiek. Zobacz, widzisz ten krzyż? No widzę krzyż. No. A to w środku to co? Ustaw temperaturę. No i wiesz, że dzieci nie mogą nic robić? A, może no dołączyć nie do mogą. podków. Nie, może dołączyć. Także niech troszeczkę skorzysta z atrakcji. Ej, on ma te buty nadal różowe. Przecież mu zmieniałem outfit. No, merkuriale. No. One takie modne są. No chyba kiedyś by. Konkurs dla kucharzy. Boże, Julia nie gotuje. Kto... Co to jest w ogóle? Jaki konkurs dla kucharzy? Powaliło ich wszystkich. Ej, a może Julia będzie jeździła tak na burce i wiesz, ćwiczyła, a później będą sobie startowały w zawodach, co? Nie, to już będzie przekięcie. Chociaż tak w ogóle to na pustyni to raczej ten koń by się nie sprawdził, chociaż i tak będzie, nie? W końcu to tylko się. Simsa. Wiesz, że konie się pocą? Naprawdę? Tak, nie, pocą się, po prostu się pocą. No wiem. Pocą na burkę. Lol. Mogłaby sobie wielbłąda kupić. Fajnie gdyby były. Ej, ale też by mogli jeździć z nimi. Dobra, kończymy może na ten no na to, tą chwilę tak. Odcinek. No więc yo. Tak, yo. Nigga.